Jestem z Lubonia, mam na imię Renata, niestety mam już 74 lata. Mam na imię Anna, mam 51 lat, mieszkam w Komornikach, blisko tutaj Lubonia. I zobaczyłam nazwę Studio Figura i bardzo się ucieszyłam, że coś takiego w Luboniu tutaj zaistniało. Ukończenie 50 roku życia i z chęci zmiany. To był główny powód, bo stwierdziłam, że coś trzeba zrobić dla siebie, nie dla innych, tylko dla siebie, więc... Zdecydowałam się, żeby troszeczkę zainwestować w siebie, żeby się lepiej czuć, żeby być lajtowa. Nie, bo bardzo pozytywnie byłam zaskoczona na otwarciu Studia Figuratu w Luboniu i szczerze, na kolejne spotkanie przyszłam z wielką radością. Nie, nie miałam obaw, bo pani Martynka była tak kochana, tak mnie przepytała ze wszystkich stron i ja też powiedziałam, o co mi chodzi i tutaj w tym momencie nie było żadnych przeciwwskazań, żebym się zdecydowała od razu. Kilka razy w tygodniu jestem na kolejnych zabiegach endermologii, liposukcji czy limfodrenażu nóg. Także to wszystko gdzieś tam połączone razem daje naprawdę świetne efekty. Ja już widzę naprawdę duże efekty na swojej skórze, na ciele, tak? Ja korzystam typowo z liposukcji i elektrostymulacji, jeżeli chodzi na brzuch i na piersi. Według mojej wagi na dzień dzisiejszy, przychodząc do studia, było 8 kg więcej niż w tej chwili. Utrzymać ją i dalej tutaj przychodzić, pomimo tego dalej być dziewczynami. Wydaje mi się, że to jest rewelacyjne to, co się stało i na dzień dzisiejszy jestem zadowolona i szczęśliwa, że udało mi się w tak krótkim czasie po prostu już zlikwidować tą nadwagę. Myślę, że tak. Wiek ma znaczenie. Z tym tylko, że mentalność i rozumienie tego, co chcemy dla siebie zrobić, idzie w parze z tym, co się dzieje. Natomiast gdybym się zamknęła w sobie, usiadła i nic nie robiła, no to praktycznie biorąc sytuacja by była wręcz odwrotna. Tak, w każdym wieku można coś dla siebie zrobić i tu nie ma żadnej bariery, żadnych ograniczeń. Doradziłabym, żeby uwierzyły w siebie, no zaczęły dbać troszeczkę o siebie, a na pewno motywacja i to, co się dzieje tutaj w studiu, daje ogromną radość. Tak, chęć zrobienia czegoś przede wszystkim dla siebie. Nie robienia tego dla innych, tylko dla siebie, żeby się lepiej samą ze sobą poczuć. I to bardzo dużo daje. Naprawdę. I trafienie do takiego studia, jak ja trafiłam, to jest bardzo dużo.